Witajcie. Lass uns park gehen. Co powinno stać przed słowem park? Zu, in den lub też nach. Która z wersji jest prawidłowa? Napiszcie w komentarzu. I ponadto, przypominam, jest oferta darmowa do 7 stycznia. Jeżeli chcecie skorzystać z moich lekcji online w Quizlecie, w aplikacji Quizlet, napiszcie do mnie. Dostaniecie też pakiet zdań do przetłumaczenia, które ja Wam odeślę skorygowane, poprawione sugestiami. Chcecie taką próbkę? Napiszcie do mnie, otrzymacie to wszystko. Trzymajcie się, hej!